W normalnych czasach powiedziałbym, że tygodniówki WWE nie mają nic do zaoferowania jakiś czas po gali premium live event i kilka tygodni przed kolejną. Jednak czasy się zmieniły. Tygodniówki WWE wyglądają zupełnie inaczej i można śmiało powiedzieć, że pierwszy raz od bardzo dawna rzeczywiście się czeka na Raw, SmackDown bądź NXT. Ostatni odcinek SmackDown głównie reklamowany był oczywiście powrotem Braya Wyatta i jak można się domyśleć, Wyatt nie zawiódł. Reszta show dostarczyło dobry wrestling, dobre segmenty i ogólnie naturalnie rozwija się storyline'em, więc można byłoby powiedzieć, że było prawie idealnie. Panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling, oto plusy i minusy WWE SmackDown z 14 października. A po więcej plusów i minusów gal WWE serdecznie zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Dziękuję bardzo. Plus segment otwierający. Po zakończeniu ich walki na Extreme Rules ciężko było sobie wyobrazić, że Cross i Drew nie zmierzą się ze sobą ponownie. Co ciekawe zresztą, Cross zapowiadany był na Fatal 4-Way o pretendenta do tytułu interkontynentalnego. Jednak jak wiemy, tak ostatecznie się nie stało, ale cieszy to, że to nie koniec rywalizacji pomiędzy nim a Drew. Panowie zasługują na normalną walkę, gdzie Scarlett nie brałaby udziału w finiszu i gdzie jeden albo drugi zostałby normalnie podbudowany. Wydaje się więc, że Crown Jewel będzie miejscem ich kolejnej potyczki. Plus Kofi Kingston kontra Sami Zayn. Kolejny rozdział w walce pomiędzy New Day i Usos i kolejny rozdział w walce z samego EJ'a. Obie historie zostały tutaj bardzo dobrze podbudowane, to trzeba przyznać. Plus dostaliśmy naprawdę przyjemną dla oka walkę. New Day kontra Usos to coś, co zapewne zobaczymy o tytuły w najbliższym czasie i kto wie, czy nie doprowadzi to do porażki Usos przez jakąś dziwną interwencję samego. Ponieważ ciekawym jest to, że New Day wspomniało o rekordzie panowania jako mistrzowie tag team, do pobicia którego zbliżają się bliźniacy. Szczerze, nie wiem co sądzić o tym, że New Day miałby tutaj pokonać Usos. Jednak jeśli chodzi o show na SmackDown, to po prostu dobra rozrywka. Jay pomaga samemu, co również jest ciekawe. Dzięki temu wygrywa, jednak na zapleczu sytuacja się wcale nie uspokaja. No i plus trzeba pamiętać, że Roman ponownie staje po stronie samego i to idealna podbudowa do tego, że coś w Bloodline niedługo pęknie. Ciekawe kto, ciekawe czemu i ciekawe jakie to będzie miało następstwa, jeśli chodzi o grupę Romana Reignsa. Plus sytuacja Rey Mysterio. Szczerze powiem, że byłem naprawdę mocno zdziwiony tym, w jaki sposób WWE chce rozwiązać trwający tysiąclecie program pomiędzy Reyem i Judgment Day. Czy oni naprawdę nie dadzą nam walki Dominik kontra Rey? Czy naprawdę szykują to na WrestleManie? Ciekawe i dobre, ponieważ każdy miał ten program po prostu dość. Rey twierdzi, że odchodzi, ponieważ nie może już dalej ciągnąć tego wszystkiego, jednak Triple H ma zupełnie inny plan na niego, o czym powiemy później. Ciekawy zwrot akcji, naprawdę ciekawy. No i dodatkowo chyba nikt raczej nie przypuszczał, że tak to się potoczy. Minus Braun Strowman kontra Lokalsi. Jep, skoro mamy taki punkt na Raw, to nie zabraknie go również na SmackDown. Trzeba przyznać jedno, że widać gdzie to idzie i Strowman kontra Omos to raczej jeden z tych zapychaczy, który zobaczymy na Crown Jewel. Jednak powiedzmy sobie wprost, czy kogoś to tak naprawdę obchodzi? Czy walka dwóch gigantów to jest coś, co chcemy oglądać w dzisiejszym produkcie? Jeśli ktoś to lubi i na to czeka, to świetnie, im więcej zabawy dla takich osób, tym lepiej. Jednak osobiście wydaje mi się, że Strowmana można byłoby dać na lepsze miejsce, a Omos... Wydaje mi się, że Omos nie ma szans na coś większego, ponieważ prócz wzrostu nie posiada znaczących umiejętności, a poziom charyzmy leży i kwiczy. Chcę tylko w tym wszystkim zobaczyć powerbomb na Omosie i już, nic więcej. Plus Mansoor kontra LA Knight. Dostaliśmy idealnie to, co można było się spodziewać po zapowiedzi tej walki tydzień temu. Powracający do swojej głównej postaci LA Knight w niecałe 3 minuty rozprawia się ze swoim byłym podopiecznym i tyle. Wydaje się, że Triple H widzi w nim naprawdę wielką gwiazdę, ponieważ jeśli wierzyć przeciekom, to LA Knight jest w czołówce głównych gwiazd niebieskiej tygodniówki. Mam tylko nadzieję, że przez następne tygodnie nie będzie dalej rywalizował z modelami. Po prostu to zostawmy i idźmy dalej. Plus podbudowa NXT. To jest coś, co prędzej czy później musiało nastąpić przy władzy Triple H'a. Wmieszanie głównych rosterów w programy NXT i odwrotnie. Jednak trzeba przyznać, że tutaj zrobione to było naprawdę naturalnie i bez uczucia pchania tego na siłę. Perez musi wybrać swoją pretendentkę do walki z Corą Jade i odwrotnie. Czy informacje o tym, że Bayley miałaby się pojawić w NXT na jakiś czas są prawdziwe? Takie mieszanie może wyjść tylko pozytywnie, podbudowując pozycję NXT i jak i dając nowe oczy na właśnie ten produkt. Plus Six Women's Tag Team Match. Ponownie wracamy do kwestii podbudowy NXT i ich gwiazd. To była typowa walka nastawiona na sekwencję końcową, gdzie Perez pokazała swoje umiejętności w walce z Bayley. I prawda jest taka, że wypadło to tutaj naprawdę dobrze. Mało jej brakowało, aby pokonać byłą mistrzynię kobiet, jednak doświadczenie Bayley przeważyło. I przecież jeśli się zastanowić, to właśnie o to tutaj chodzi. Młode, głodne sukcesu gwiazdy NXT kontra doświadczone osoby z głównego rosteru. Ta walka idealnie pokazała nam różnicę pomiędzy tymi rosterami i to jest sposób, który nie krzywdzi
krzywdzi absolutnie nikogo. Perez pomimo porażki wypadła bardzo dobrze, jednak Bayley jako ta osoba bardziej doświadczona zgarnia wygraną. Wszystkie panie w tej walce pokazały się lepiej czy gorzej, jednak nie o samo starcie tutaj wcale chodziło. Triple H pokazuje nam znaczenie NXT kolejny raz i to cieszy, bo wyglądało to naturalnie. Miało sens i nie dało się odczuć wrażenia plucia na trzeci roster WWE. Prawda, Vince? Plus i minus męski tag team match. Dalej będę trzymał się tego, że lepsza jest dobra walka niż szybki squash. Tutaj można sytuację zrozumieć, jako że Legado del Fantasma debiutuje i muszą wyglądać na kogoś poważniejszego. Jednak czy wszyscy zapomnieliśmy, że Hitro wróciło do WWE dosłownie chwilę temu? Czy oni również nie potrzebują dobrej podbudowy? Rywalizacja w NXT tych dwóch drużyn była naprawdę porąbana i kto wie, czy Triple H nie chce powtórzyć tego w głównym rosterze. Lekko składy co prawda się zmieniły, jednak nadal mamy dwa zespoły z bardzo dobrymi talentami. Co do samej walki, to nie jestem fanem takich walk i patrząc na reakcje w sieci, to wiele osób odniosło to samo wrażenie. Pozostaje liczyć na to, że te drużyny dostaną normalną rywalizację i dalej będzie tylko lepiej. Minus segment Sonny Deville. Nie wiem czemu, ale mocno zbulwersowałem się tym segmentem. I nie, spokojnie, w tych komentarzach nic nie piszcie, nie chodzi mi tutaj o Liv. Widzimy Sonię, która daje promo, jaka to Liv jest beznadziejna, przegrywając walkę o tytuł kobiet na własnych zasadach. Jako to ona jest przecież lepsza od Liv, ale ta dostawała szansę za szansę, za szansą i za szansą. Co to... chuja za przeproszeniem. Sonia niedawno była prawie GM-em tygodniówek. Leaf przed chwilą broniła złota kobiet w walce z Ronda Rousey i to w Extreme Rules meczu. Okej, a zobaczmy, gdzie w tym czasie była Sonia. A, no tak, stała się przydupasem Toxic Attraction podczas ostatniego NXT. Rzeczywiście, Sonia, jesteś lepsza od Leaf. Brawo, gratuluję. Absolutnie nie rozumiem takich segmentów. Są według mnie głupie i nie mają logiki, ponieważ to, co mówi taka Deville, nie ma absolutnie sensu. Cieszy dalsze teasowanie zmiany postaci Leaf i to jest fajnie zobaczyć. Porażka odbija się na niej i to świetnie, kontynuują dalej jej story arc. A skoro do tego teasowania, plus kolejne teasery Wyatta. Do samej postaci Braya jeszcze dziś wrócimy pod koniec, jednak podczas gali pojawi się lekki przybłysk z nim związany. Trwał dosłownie 2-3 sekundy i mogliście przegapić, ale podczas niego dostaliśmy zdjęcie kobiecego oka. I tutaj nie będę raczej jedyny, jeśli powiem, że to oko chyba należy do Liv Morgan bądź do Alexa Bliss. Może sięgam za daleko, może jestem tutaj foliarzem, ale Liv przychodzi w zmianej postaci. Alexa na Twitterze sugeruje, że niedługo zobaczymy nową Alexa Bliss. Więc plotki o Wyatt Six możliwe, że sprawdzą się i któraś z nich pojawi się niedługo u boku Wyatta. Jeśli miałbym strzelać, osobiście wolałbym ponownie zobaczyć tam Alexa Bliss. Plus Fatal 4-Way. Po ogłoszeniu, że Cross wypada z walki i po wprowadzeniu Rhea w jego miejsce, chyba większość z nas zdawała sobie sprawę, że on wygra, prawda? Jednak co ciekawe, walka była prowadzona pod wygraną Sheamusa, na co zapewne liczyło wiele osób i na trzecią walkę pomiędzy nim a Gunterem. Samo starcie było niesamowicie przyjemne dla oka. Dostaliśmy czysty rozpierdziel, lotnicy, czyli Ricochet i Rey również podbili przestrzeń powietrzną, a Sheamus i Solo pokazali brutalną siłę. Skoro o Solo mowa, to wmieszali się oczywiście sami i Jay, jednak co ciekawe, pojawili się również Holland i Butch. I powiedziałbym, że jest to lekka podbudowa pod ich kolejną walką tytuły tag team, ale mamy również New Day. Walka wieloosobowa, gdzie Usosi przegrywają, jednak nie są pinowani? Brzmi to całkiem kusząco. Zakończenie walki również przyjemne, gdzie to najmniej, niestety, znacząca postać w tej walce, czyli Ricochet, zjada przypięcie. Gunther kontra Rey o tytuł to niesamowicie ciekawe zestawienie, aż mam flashbacki z Brock kontra Rey wiele, wiele lat temu. Chcę zobaczyć, jak Rey obrywa chopa i wylatuje poza ring. To jedyne, co chcę zobaczyć, tak szczerze. Emocjonalny plus, wypowiedź Braya Wyatta. Mamy plus, mamy minus, mamy diamentowy plus, to niech będzie emocjonalny plus, bo jaka różnica, prawda? Powiem wam absolutnie szczerze, mam gdzieś, czy było to złamanie postaci, mam gdzieś, czy będzie tak wyglądać postać Wyatta bez maski, mam gdzieś, czy był to jednostrzałowiec, czy nie. Jednak, jeśli nie poczuliście ciepła w serduszku podczas tej wypowiedzi Wyatta, to idźcie do lekarza, coś z wami jest nie tak. To była jedna z najbardziej emocjonalnych wypowiedzi w WWE w ostatnim czasie i było czuć emocje bijące z Braya. Wspomnienie o niestety zakończonej karierze po zwolnieniu, o problemach psychicznych, o utracie bliskiej osoby, czyli Luka Harpera czy Brodiego Lee, aż do momentu, w którym zrozumiał on, że znaczy naprawdę wiele dla wielu osób. Jak sam powiedział, to właśnie uratowało jego życie. Niesamowite promo i szczerze mam nadzieję, że nie będziemy takie promo dostawać co tydzień czy coś, bo to straci swoją magię, ale kurde, aż człowiek się wzruszył. Jednak nie byłby to Wyatt, gdyby zakończenie nie było inne. Pojawia się ta druga jego wersja,
wersja, czyli w tej masce i jep, to będzie coś w stylu Breya w sweterku z Firefly Funhouse i The Fienda. Nie ma na co narzekać. Jednak, co jeśli ta osoba w masce to wcale nie Brey, tylko jego prawdziwy brat, czyli Bo Dallas? Co jeśli Brey uciekł od Fienda i teraz ściga go ktoś inny, ktoś, kto jest z nim powiązany i tym kimś może być jego prawdziwy brat? Ostatnio są informacje, że Dallas wraca do WWE i ma być powiązany z Breyem. Wiele osób myślało, że będzie on jedną z tych postaci z Firefly Funhouse. Może dajmy nie kolejne rozdwojenie jaźni Wyatta, tylko tym razem jego ucieczkę przed czymś, jego ucieczkę przed kimś. Zmiana postaci mu wyjdzie na dobre, jednak szczerze tak teraz myślę, nieważne jak to rozegrają, mam wiarę, że Wyatt wymyśli coś po prostu świetnego. Podsumowując, SmackDown w trudnej pozycji kilka tygodni przed kolejną galą, jednak powiedzieć można wprost, że oglądało się tygodniówkę po prostu przyjemnie. Ponownie dostaliśmy kawał dobrego wrestlingu, historia szła do przodu w prawie każdym przypadku, więc czego można więcej chcieć? Moja osobista ocena tego show to 8 na 10. Przyjemna tygodniówka, w której jest jeszcze kilka rzeczy do poprawy, jednak całościowo show po prostu przyjemny dla oka. A wy jak oceniacie ostatni odcinek SmackDown w skali od 1 do 10? Dajcie mi proszę znać poniżej w komentarzach. No i również napiszcie, co uważacie o teorii związanej z Wyattem i jego bratem. Dziękuję również wszystkim wspierającym nasz kanał za dalszą pomoc w rozwijaniu tego projektu. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling. Dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.